Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwa gorąco, bardzo gorąco zachęcić do odwiedzenia Wilkowic w najbliższy weekend, to jest sobota 20, niedziela 21 sierpnia, odbędzie się tam 20 edycja Festiwalu Traktorów. Oczywiście towarzystwo zgrane, towarzystwo już, jak to się mówi, 19 razy się spotkało. Ja byłem przez wiele lat wystawcą na tym festiwalu. Teraz jakoś sobie idę tylko jako gość obejrzeć, co tam koledzy robią. Nie byłem tylko na pierwszym festiwalu, także naprawdę gorąco, gorąco polecam. Na pewno się będzie działo, bo już wiem od kolegów, że ciekawe maszyny przywiozą, żeby pokazać, jak wyglądało to stare rolnictwo. No i oczywiście na pewno będą też ekspozycje nowoczesnego sprzętu dla rolników. Muszę powiedzieć, że oprawa tego festiwalu jest już, jak to się mówi, przez cały sezon przygotowywana. Możecie Państwo zobaczyć tutaj na prezenterze, mam bardzo ciekawą książkę. Została wydana przez w zasadzie Muzeum Rolnictwa w Szreniawie i w tej książce mój kolega, obecny prezes Towarzystwa Miłośników Starych Ciągników i Traktorów, pan Andrzej Kazimierczak, miał tam na takiej sesji naukowej wykład, który dotyczył renowacji jego lokomobili. No, on nie tylko jest prezesem, ale jest też miłośnikiem starych maszyn rolniczych i właśnie tutaj w bardzo ciekawy sposób opisał wszystkie swoje perturbacje związane z renowacją tej lokomobili, którą włączył do swojego zasobu kolekcjonerskiego. Naprawdę jest tu też wiele innych ciekawych artykułów, także naprawdę jest to bardzo ciekawe. Kto może zdobyć taką książkę, to polecam, myślę, że w Szreniawie jest do nabycia i na pewno będzie to bardzo ciekawe. Drugi z moich kolegów, pan Michał Piotrowski, który jest z Golubia Dobrzynia, już w 2018 napisał taką fajną publikację, żeby ocalać maszyny od zapomnienia. No i oczywiście to jest, bo to, tak jak wspomniałem, to jest klub miłośników starych ciągników i maszyn rolniczych i tu jest akurat retro traktor z Golubia Dobrzynia. Mam od niego jego piękną dedykację jako od autora i proszę naprawdę zwrócić uwagę, jest to piękne wydawnictwo, dużo informacji, jest nie tylko dane techniczne, ale są też opisy, powiedzmy, prac, które zostały przy tych maszynach zrobione. Jest tu trochę starego, trochę nowego, ale naprawdę jest to bardzo ciekawa publikacja i myślę, że również na Traktoriadzie teraz we Wilkowicach będzie można ją nabyć. Proszę zobaczyć, jakie małe maszyny parowe, samojezdne, stacjonarne. Jest to naprawdę bardzo ciekawe. No, dlaczego ja tak często opowiadam o tych traktorach i tak dalej? No już na pewno Państwo wiecie, że mój dziadek Stanisław Felkel był kupcem Brazy Żelaźnianej. W jego zasobach takich tutaj archiwalnych znalazłem taką ciekawą gazetę. No ta gazeta jest z 1943 roku, czyli w tym czasie mój dziadek był wywieziony do Tarnowa z całą rodziną, a tutaj taki Niemiec, Baldock z Rygi, panoszył się po naszym sklepie. No i proszę zobaczyć w takim czasopiśmie. Oczywiście są reklamy, które uwielbiam, bo dzięki tym reklamom mogę później weryfikować, co skąd jest. Ale proszę zwrócić uwagę, jest tutaj pokazane różne symbole, w zasadzie sygnatury firm produkujących maszyny rolnicze i nie tylko, bo na przykład mamy słynne Miele, gdzie dzisiaj powiedzmy jest sprzęt gospodarstwa domowego wysokiej klasy, ale tego typu właśnie znaki pozwalają później identyfikować te różne rzeczy, które wchodzą w nasze kolekcje. Także naprawdę gazeta jest przeciekawa, tych symboli jest tutaj parę stron i naprawdę często wracam do tej gazety, żeby coś identyfikować. No i oczywiście
jak to się mówi, to jest gazeta dla handlarzy żelaznymi wyrobami, więc jest ona bardzo bliska moim zainteresowaniom. No jeżeli chodzi o maszyny rolnicze, to przecież można też mieć rzeczy współcześniejsze. Proszę zobaczyć, mamy 82 rok, fabryka Agromet, fabryka maszyn rolniczych. Taki ładny reklamowy talerz z Grudziądza, no jakby dzisiaj nie patrzeć, on ma już 40 lat, także też jest to już powoli zabytek. No ja bardzo lubię się obracać, jak to się mówi, wokół różnych katalogów i pokazuję Państwu różne katalogi. To jest katalog, który nie tak dawno zdobyłem, jest on... To są takie jeszcze grubo przed pierwszą wojną światową. To jest na przykład reklama firmy pana, który produkował różnego rodzaju pułapki, łapice na zwierzęta. No i jest tutaj cały taki cykl, powiedzmy, różnych pokazanych i naprawdę jest to bardzo, bardzo ciekawe. No jest tego wiele stron różnych takich do łapania żywcem zwierzyny i leśne, i szkodników różnych, także jest to ciekawy katalog. Później jest bardzo ciekawy katalog, mamy tutaj kogoś, który się sprzedawał rzeczy takie jak dzwonki, telefony, telegramy, te różne łącznice takie i proszę też zobaczyć, jest bardzo dużo pokazanych różnych dzwonków, to są ogniwa takie suche, które później po zalaniu, powiedzmy, były źródłem prądu, różnego rodzaju dzwonki, naprawdę jest to ciekawe. No, za chwilę mamy tutaj cały dział związany z kuźnią, ale taką właśnie nowoczesną kuźnią, no i właśnie pokazane są kolejne znowu reklamy, no i oczywiście wyposażenie kuźni, narzędzia, kotlinki, tutaj mamy różnego rodzaju kowadła, szparogi, no naprawdę jest tutaj ogrom wiedzy, no i wszystko jest poprzetykane reklamami maszyn rolniczych, co oczywiście interesuje tych, którzy przyjadą na Wilkowice. No i oczywiście, tu oczywiście jest katalog maszyn rolniczych, więc znowu mamy różne takie urządzenia, które na pewno w rolnictwie są bardzo, bardzo przydatne. Tu mamy akurat manerze, kieraty, no w każdym razie dużo, dużo ciekawych urządzeń, no i nawet takie troszeczkę ogrodowe rzeczy związane, no bo nie tylko praca, ale też powiedzmy wypoczynek, różne narzędzia, no i piece, łóżka, no i to jest wszystko na przykład 1909 rok i proszę zobaczyć, że ten katalog, jakby to powiedzieć, składa się z czterech i to ktoś sobie tak ładnie spiął razem. No i jeszcze mam taki jeden katalog również związany z rolnictwem, proszę zobaczyć, 1910 rok, firma Hauptner z Berlina, no i też mamy tutaj różne narzędzia dla, powiedzmy, znakowania mięsa, do sygnowania, różne takie stemple, gdzie się wypalało znaki własnościowe na zwierzętach, no laski do pomiaru wysokości konia w kłębie, uszka te do nosa, do zwierząt, a muszę powiedzieć, że największe wrażenie na mnie zrobiła kolorowa reklama dzwonków dla krów, czyli takie jak krowy sobie chodzą po pastwisku, to takimi dzwonkami tutaj dzwonią i to też mamy 1910 rok, także myślę, że tym programem zachęcę Państwa, żeby w najbliższą sobotę i niedzielę wybrać się do Wilkowic na 20. Festiwal Traktorów, tak używam tej nazwy w skrócie, bardzo prawdopodobnie, że się tam spotkamy i możemy sobie na temat starych maszyn rolniczych porozmawiać. Dziękuję.